Bezczelność Rosjan zapraszają dziennikarzy na wycieczkę do Mariupola apel do zagranicznych dziennikarzy. Nie przejmujcie rosyjskich zaproszeń do Mariupola. Rosyjscy okupanci próbują zorganizować w Mariupolu turny prasowe dla zagranicznych dziennikarzy. Przestrzegam przed udziałem w tego rodzaju propagandowych inscenizacjach, napisał w czwartek na telegramie ukraiński minister kultury Oleksandr Tkaczenko. To służy powielaniu kłamstw na temat Ukrainy, dodał. Rosyjska dezinformacja przyjmuje niewiarygodne formy. Najważniejszym celem wroga jest zdyskredytowanie działań Ukrainy podczas wojny. Do Mariupola przywieziono już specjalne dekoracje dla zagranicznych mediów, zebrane z okupowanych terenów fragmenty ukraińskiej amunicji oraz ludzi, którzy zostaną przedstawieni jako miejscowi naoczni świadkowie, poinformował Tkaczenko. Minister przypomniał, że udział w podobnych rosyjskich przedsięwzięciach byłby złamaniem ukraińskiego prawa. Nie można mówić o objazdach dla prasy w miejscach kontrolowanych przez wroga. Chciałbym przekazać kolegom dziennikarzom z zagranicy: Przekraczanie granicy państwowej i działalność mediów na terytorium naszego kraju, w tym na obszarach okupowanych, są regulowane przez ustawodawstwo Ukrainy, podkreślił szef resortu kultury. Katastrofalna sytuacja w Mariupolu. Zginąć mogło ponad 20 tysięcy. Mieszkańców Kreml organizuje dla zachodnich dziennikarzy wyjazdy, na przykład do Mariupola. W ostatnim czasie brały w nich udział m.in. media z Niemiec i Francji, co relacjonowała rosyjska telewizja. Są to przedstawiciele niszowych tytułów, lecz ich obecność wystarczy. By w kremlowskiej telewizji zbudować propagandowy przekaz o obiektywnych zachodnich reporterach, dążących do prawdy mimo panującej na zachodzie cenzury, oceniła Katarzyna Hawryło, ekspertka Warszawskiego Ośrodka Studiów Wschodnich OSW. Sytuacja humanitarna w okupowanym Mariupolu jest katastrofalna. Według ostrożnych szacunków w mieście mogło dotychczas zginąć ponad 20 tysięcy mieszkańców.